Gdy lokaj wyszedł, zbliżyłem się do okna i patrzyłem przez zalane deszczem szyby, napędzące po niebie chmury i uginające się pod podmuchem wichru wierzchołki drzew. Nieprzyjemna to była noc nawet dla człowieka przebywającego w wygodnym, ciepłym pokoju, a cóż dopiero dla bezbronnego, którego jedynym schronieniem były przedhistoryczne ruiny. Jakże potężna musi być nienawiść skłaniająca do przebywania w taką noc w takim miejscu. Jak niesłychanej wagi musi być ten cel, wymagający takiej ofiary. Tam więc w ruinach, na moczarach, znajduje się rozwiązanie problemu, który mnie tak gnębi. Przysięgam, że zrobię wszystko, co tylko w mocy ludzkiej i zanim minie doba, dotrę do jądra tajemnicy. Wyjątek z mojego dziennika doprowadził opowieść do 18 października. Od tego dnia niezwykłe wypadki zaczęły szybko zmierzać do straszliwego rozwiązania. Zajścia dni następnych wyryły się tak głęboko w mej pamięci, że mogę je powtórzyć, nie uciekając się do pomocy spisanych wówczas notatek. Powracam tedy do dnia, w którym udało mi się stwierdzić dwa fakty niezmiernej wagi, że pani Laura Lyons z Tracy pisała do Sir Charlesa Baskervilla i wyznaczyła mu spotkanie w tym samym miejscu i o tej samej godzinie, w której go zaskoczyła śmierć. Poza tym, że tego drugiego ukrywającego się na moczarach mężczyznę można znaleźć wśród ruin na stoku pagórka. Czułem, że jeśli nie zdołam rzucić dalszego światła na tę sprawę, mając takie dwa fakty w ręku, będzie to dowodem bądź braku inteligencji z mojej strony, bądź też braku odwagi. Poprzedniego wieczoru nie miałem okazji, aby zakomunikować baronetowi wiadomość o pani Lyons. Doktor Mortimer bowiem grał z nim w karty do późnej nocy. Przy śniadaniu jednak zawiadomiłem go o swoim odkryciu i spytałem, czy zechce towarzyszyć mi do kum Tracy. W pierwszej chwili zapalił się do tego projektu, ale po namyśle uznaliśmy obaj, że jeśli pojadę sam, będę mógł osiągnąć lepsze wyniki. Im bardziej oficjalne będą odwiedziny, tym mniej z pewnością się dowiemy. Zostawiłem więc sir Henry'ego w domu, nie bez wyrzutów sumienia, i wyruszyłem w drogę. Przybywszy do kum Tracy, kazałem Perkinsowi wyprząć konie i zacząłem poszukiwać mieszkania pani Lyons. Znalazłem je bez trudności, znajdowało się bowiem w samym środku miasteczka. Służąca wypuściła mnie bez ceremonii, a gdy wszedłem do pokoju, pani, siedząca przy maszynie do pisania, zerwała się z uprzejmym uśmiechem. Gdy jednak zobaczyła, że ktoś nieznajomy, uśmiech znikł z jej twarzy, usiadła z powrotem na miejscu i spytała mnie o powód odwiedzin. Na pierwszy rzut oka pani Lyons robiła wrażenie niezwykle pięknej kobiety. Jej oczy i włosy miały ten sam. Kasztanowy odcień, a jej policzki o ciepłej cerze brunetki, której nie szpeciły nawet dość liczne piegi, okrywał rumieniec tak delikatny jak płatki róży. Pierwszym moim wrażeniem na jej widok, powtarzam, był zachwyt. Po pewnej chwili jednak obudził się we mnie krytycyzm. Było coś w tej twarzy, co psuło tę wspaniałą urodę. Czy była to pewna pospolitość w wyrazie, czy zimne spojrzenie, czy skrzywienie ust? Sam sobie nie zdawałem sprawy. Zresztą te uwagi nasunęły mi się dopiero później. W danej chwili miałem wrażenie, że znajduję się w obecności bardzo pięknej kobiety, która mnie pyta o powód odwiedzin. Teraz dopiero zrozumiałem, jak delikatnej podjąłem się misji. Mam przyjemność, zacząłem, znać ojca pani. Wstęp był dość niezręczny i pani Lyons dała mi to niezwłocznie do zrozumienia. Z moim ojcem nic mnie nie łączy, rzekła. Nic mu nie zawdzięczam i nie mamy żadnych wspólnych znajomych. Ojciec tak dbał o mnie, że gdyby nie sir Charles Baskerville oraz kilku innych znacznych ludzi umarłabym z głodu. Przyszedłem do pani właśnie w sprawie śmierci sir Charlesa Baskervilla. Piegi na twarzy pani Lyons zaznaczyły się wyraźniej. Cóż ja mogę panu o niej powiedzieć? spytała, a palce jej przebiegły nerwowo po klawiszach maszyny do pisania. Przecież pani go znała? Mówiłam już, że zawdzięczam dużo jego dobroci. Jeśli jestem teraz w stanie się utrzymać, to przede wszystkim dzięki pomocy, jakiej mi udzielił, gdy znajdowałam się w beznadziejnej sytuacji. Czy pani pisywała do sir Charlesa? Spojrzała na mnie z błyskiem gniewu w pięknych oczach. Jaki jest cel tych pytań? Spytała ostrym tonem. Uniknięcie skandalu publicznego. Lepiej, żebym ja tutaj zadał pani te pytania, niż żeby cała sprawa stała się głośna. Zbladła i siedziała przez chwilę w milczeniu. W końcu spojrzała na mnie wyzywająco. Dobrze, odpowiem na pytania, rzekła. Co pan chce wiedzieć? Czy pisywała pani do ser Charlesa? Oczywiście. Raz czy dwa, żeby mu podziękować za jego delikatność i wspaniałą myślność. Czy pamięta pani daty tych listów? Nie. Czy pani się z nim widywała? Parę razy, gdy przyjeżdżał do kum Tracy. Sir Charles był człowiekiem bardzo skromnym i dla swych dobrych uczynków nie szukał rozgłosu. Ale jeśli pani widywała się z nim tak rzadko i tak rzadko do niego pisywała, jakże to się stało, że znał tak dobrze sytuację pani, aby przyjść jej z pomocą? Na to pytanie odpowiedziała bez wahania. Kilku znajomych wiedziało o moich trudnościach. Porozumieli się zatem, by mi dopomóc. Jednym z nich był pan stapleton, sąsiad i bliski przyjaciel sir Charlesa, człowiek niezmiernej dobroci. Od niego to sir Charles dowiedział się o mojej ciężkiej sytuacji. Wiedziałem już, że w kilku wypadkach zmarły pan Baskerville używał pośrednictwa stapletona do rozdawania zapomóg. Wyjaśnienia pani Lyons miały zatem wszelkie cechy prawdopodobieństwa. Czy pani pisała kiedykolwiek do ser Charlesa, prosząc go o spotkanie? Twarz pani lając oblała się rumieńcem gniewu. Zadaje mi pan do prawdy bardzo dziwne pytania. Przykro mi, ale muszę je powtórzyć. Odpowiem więc. Oczywiście nie pisałam. Nawet w dniu śmierci ser Charlesa? Rumieniec znikł z twarzy młodej kobiety i ustąpił miejsca śmiertelnej bladości. Wargi jej poruszyły się, nie mogąc wymówić wyrazu nie, który dostrzegłem raczej niż dosłyszałem. Pamięć zawodzi panią niewątpliwie, rzekłem. Mógłbym nawet przytoczyć urywek z pani listu. Zaklinam pana na honor dżentelmena, niech pan spali ten list i będzie przy furtce o godzinie dziesiątej. Myślałem, że pani lając zemdleje, ale wysiłkiem woli zdołała się opanować. Już nie ma na świecie gentlemanów? Wykrztusiła z trudem. Jest pani niesprawiedliwa dla ser Charlesa. Spełnił on pani prośbę, ale czasem list, chociaż spalony, pozostaje czytelny, a więc przyznaje się pani do napisania tego listu. Tak, napisałam go. Zawołała wyładowując we wzburzenie w potoku słów. Napisałam go, dlaczego mam zaprzeczać, nie mam żadnego powodu wstydzić się tego. Chciałam, żeby mi pomógł. Zdawało mi się, że najlepiej będzie, gdy się z nim osobiście rozmówię i dlatego prosiłam go o spotkanie. Ale dlaczego o takiej godzinie? Ponieważ dowiedziałam się właśnie, że wyjeżdża na zajutrz do Londynu na kilka miesięcy. A miałam powody, dla których wcześniej pójść nie mogłam. Ale dlaczego wyznaczyła pani spotkanie w ogrodzie, zamiast pójść do niego do domu? Czy pan sądzi, że wypada kobiecie chodzić samej o takiej porze do kawalera? I cóż zaszło podczas tego spotkania? Nie byłam tam wcale. Nie była pani? Nie. Przysięgam panu na wszystko, co mam najświętszego. Nie byłam. Przeszkodziło mi coś zupełnie niespodziewanego. A mianowicie? To moja osobista sprawa, nie mogę tego powiedzieć. Przyznaje się więc pani do wyznaczenia ser Charlesowi spotkania w miejscu i o godzinie jego nagłej śmierci, i twierdzi pani, że spotkanie to się nie odbyło? Tak, to jest. Szczera prawda.